Cześć, z tej strony Piotrek. Witam Was serdecznie na moim kanale. Chciałem dzisiaj pokazać Wam, jak można usunąć rdzawy kolor z tablicy rejestracyjnej. Tutaj mamy tablicę. Jest to stara tablica z wozu konnego. I ja postaram Wam się pokazać, jak można w bardzo łatwy i tani sposób ten kolor rdzawy usunąć z tej tablicy. Do tego będziemy potrzebowali kwas szczawiowy. Kwas szczawiowy już mam tutaj przygotowany. Jest to taka łyżeczka stołowa. Także wsypujemy ją do wody. Teraz wkładamy naszą tablicę. Tablica musi być cała zamoczona w tej wodzie. I teraz czekamy, żeby ona tak sobie poleżała i gdzieś tak za godzinkę, półtorej zajrzymy do niej i zobaczymy, jaki będzie efekt. Słuchajcie, minęło około półtorej godziny i jak teraz wygląda nasza tablica, którą wkładałem do kwasu. Teraz ta tablica wygląda tak. Ja teraz pójdę i umyję ją jeszcze i pokażę Wam, jak ona będzie tutaj wyschnięta wyglądała, jaki jest efekt końcowy po naszym tu takim, można powiedzieć, czyszczeniu w kwasie szczawiowym. Tak jak mówiłem, ona tylko miała zlikwidować ten kwas szczawiowy, tylko likwiduje po prostu ten kolor, prawda? Ona nie zdejmuje żadnej rdzy ani nic. Oto jak się palcem przetrze, to widać, że ten brud jeszcze zejdzie, także ta tablica powinna zaraz wyglądać troszeczkę lepiej, ale już na pierwszy rzut oka widać, że ona wygląda dużo, dużo lepiej. Tablica tutaj, jak widzicie, już jest wysuszona, umyta jeszcze i prezentuje się tak. Ja uważam, że wyszło to bardzo dobrze. Tutaj są jeszcze resztki tego czarnego tła. Także fajnie. I w tym momencie mamy tablicę z oryginalnym malowaniem. Mimo, że jest troszeczkę, że tak powiem, zmęczona tym swoim czasem, ale no, ona ma już swoje lata. Ale mamy tablicę w takim tak naprawdę stanie oryginalnym. Jedynie mamy zdjęty ten rdzawy kolor. I wygląda to bardzo dobrze. Tym bardziej, że ten kwas szczawiowy nie kosztuje dużo. Można go zamówić nawet na tutaj znanym portalu aukcyjnym. I naprawdę tanio można sobie taką, że tak powiem, operację zrobić w domu. A efekty są takie, jak widać. Ja osobiście bardzo polecam. I często, że tak powiem, jak się trafiają tablice z takim nalotem, to po prostu są przeze mnie usuwane. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do obserwowania tutaj na naszym koncie na Facebooku. Trzymajcie się, cześć.